Dzień dobry. Witam w drugim odcinku kompasu komentarza pastora. Dziękuję bardzo za prawie 2000 wyświetleń pierwszego odcinka Gorzkie świętowanie, w którym mówiłem o beatyfikacji kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dziękuję za komentarze, również niektóre polemiczne bardzo sobie je cenię. Proszę o więcej po tym odcinku. Domykając temat ten poprzedni: wyniesienia na ołtarze kolejnego Polaka. Jedna tylko krótka myśl. Może tak wygodniej nam, jako narodowi, kreować pośmiertnie nielicznych świętych, żeby większość z nas mogła na co dzień prowadzić życie dalekie od świętości, a swoją pobożność sprowadzać jedynie do publicznego kultu tych pierwszych. O czym dzisiaj? Dzisiaj o sekcie u Dominikanów. Na początek muszę zaznaczyć, że nie bardzo lubię słowo sekta. Kiedyś oznaczało ono e, odłam religijny, kiedy mniejsza grupa wierzących oddzielała się od większej. W tym sensie było to słowo obojętne e, treściowo czy emocjonalnie. Jednak od lat 80. daje się zauważyć w Polsce trend nadawania temu słowu znaczenia pejoratywnego. Rozumienia pod tym pojęciem grupy destrukcyjnej. Sektami zaczęto wtedy straszyć, o sektach zaczęto dużo pisać właśnie w tym negatywnym znaczeniu. Publikowano testy na, na to, jak rozpoznać sektę, które właściwie przy takim przy odrobinie złej woli można było pod tę sektę podciągnąć prawie każdy kościół mniejszościowy, co też zresztą robiono. A wiecie, kto straszył sektami i kto publikował te testy? Dominikanie. A właściwie dominikańskie ośrodki informacji o nowych ruchach re religijnych i sektach, nazywane powszechnie infosektami. Doszło nawet do tego, że około roku 2000 tak przynajmniej wynika według badań, większość Polaków obawiała się sekt na porównywalnym poziomie, jak obawiała się zorganizowanej przestępczości. I oto w minionym tygodniu został opublikowany raport eksperckiej komisji działającej pod kierunkiem redaktora Tomasza Terlikowskiego, która zajmowała się a, działalnością specyficzną Pawła M. Ponieważ jest to już osoba podejrzana i osadzona w areszcie. Dominikanina, który w latach 1996-2000 do we Wrocławiu, we wspólnocie świętego Dominika, zajmował się, jak wynika z tego raportu, działalnością przestępczą. Miał dokonywać tam wykorzystania seksualnego, miał manipulować, miał stosować przemoc fizyczną. Czy psychiczną, na studentach, studentkach, właśnie skupionych wokół tej wspólnoty Świętego Dominika. Zwierzchnicy, zwierzchnicy zakonnika mieli o tym wiedzieć, ale należycie nie reagowali. Dla mnie w tej sprawie najciekawsze jest to, że według autorów raportu, dominikańska wspólnota Pawła M miała wszelkie cechy sekty. W słynnym kazaniu na górze, Pan Jezus powiedział kiedyś o ludziach, którzy szukają źdźbła w cudzym oku, a nie widzą belki we własnym. W tych samych latach, w których potwór w Habicie, bo tak media określiły Pawła M., a więc w których potwór w Habicie prowadził tę sektę w ramach dominikańskiej wspólnoty we Wrocławiu, też dominikańskie centra informacji o nowych ruchach religijnych i sektach rozsiane po całym kraju walczyły za wzięcie z wyznaniami mniejszościowymi publikując testy jak rozpoznać sektę oraz szkoląc w tym przedmiocie policję a nawet przez kuratoria nauczycieli w całym kraju. Mam tu taki test opublikowany w 98 roku. Przez tygodnik wprost ma tytuł Jak rozpoznać sektę. U dołu strony, nie wiem czy będzie widoczne, napisane jest, cytuję, że zalecany jest przez Dominikańskie Centrum Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach w Krakowie. Zawiera, jak widzicie, 19 znamion sekty i ostrzega, co napisane jest na początku. Że jeśli choć jedno stwierdzenie pozostanie nieskreślone, należy zachować z grupą szczególną ostrożność. Nie będę tutaj teraz czytał tych 19 punktów. E, chyba, że tylko niektóre, tutaj o niektórych wspomnę, całość zapewne będzie tutaj opublikowana w tym filmie, albo zaraz po filmie na profilu Kompasu. Muszę się do czegoś przyznać. Gdy w 1998 roku przeczytałem to po raz pierwszy, poddałem temu testowi na początek mój własny kościół, kościół adwentystów dnia 7. Nawet niespecjalnie się zdziwiłem, wiedząc, kto i po co publikuje te testy, że mój kościół spełnił aż 6 z 19 kryteriów. Potem jednak poddałem temu testowi sam kościół katolicki. Okazało się, że Uwaga, Spełnia 9 z 19 znamion e, bycia sektą. No bo na przykład, czy nie ma Ojca nazywanego świętym, największego myśliciela, który posiada całą prawdę, a w swojej nieomylności czczony jest niemal jako Bóg? Czy nie twierdzi, że świat zmierza ku katastrofie? i jedynie papieskie pielgrzymki i fatymskie orędzia są go w stanie uratować? A przynajmniej na tę katastrofę przygotować? Czy nie uważa się za prawdziwą rodzinę i w istocie za jedyną prawdziwą wspólnotę chrześcijańską? Czy niektóre grupy zakonne nie wymagają zerwania wszelkich relacji z przyjaciółmi czy rodziną, światem zewnętrznym? Czy osoby duchowne, w kościele katolickim nie oddzielają się od reszty świata specyficznym ubiorem, hermetycznym językiem? A wszyscy katolicy nawet pewnymi praktykami żywieniowymi, jak na przykład regularne posty? Czy nie żąda się od nich ścisłego podporządkowania regułom i dyscyplinie? Myślę tutaj o osobach duchownych. Jeśli cechą sekty jest narzucanie zachowań seksualnych, to czy Narzucaniem duchownym celibatu nie jest właśnie to? Jeśli sekta wymaga, by natychmiast zostać jej członkiem, to czy chrzczenie niemowląt, niemal zaraz po urodzeniu, by przyjąć je do wspólnoty Kościoła katolickiego, nie jest spełnieniem tego właśnie kryterium? Czy o wielu praktykach katolickich, których nie da się racjonalnie wyjaśnić w oparciu o Biblię, nie mówi się w tym Kościele, tu cytuję za testem. Tego się nie da po prostu wyjaśnić, to trzeba przyjąć wiarą. Czy tak się nie dzieje? Powtórzę. 9 z 19 kryteriów bycia sektą spełnia sam Kościół Katolicki. Według testu rozpowszechnianego przez jeden z katolickich zakonów. Natomiast według ostatniego raportu Komisji Trlikowskiego. Grupa prowadzona przez Dominikanina Pawła M spełniała wszystkie kryteria sekty. Ostatnia ciekawostka. Gdyby tak dzisiaj poddać temu testowi samego Pana Jezusa i jego uczniów, tych absolutnie pierwszych chrześcijan, to wiecie, ile spełniliby kryteriów bycia sektą z tych dziewiętnastu? 14. Jeśli chcecie wiedzieć, jakie i na czym opieram tę swoją wiedzę, to przeczytajcie, proszę, artykuł Guru z Nazaretu, który gdzieś tutaj zostanie wyświetlony podczas tego filmu, a także za zgodą autora umieszczony jego skan na profilu kompasu. Artykuł został opublikowany w 2004 roku w czerwcowym numerze. Adwentystycznego miesięcznika Znaki Czasu. Podsumowaniem tej historii z zakonnikiem, zakonu walczącego z sektami, który to zakonnik sam w swoim własnym zakonie prowadził najprawdziwszą sektę, jest znane powiedzenie: Najciemniej jest zawsze pod latarnią. Za tydzień a może wcześniej, kolejne tematy. Może będzie to śmierć na granicy, a może poselskie życzenie śmierci. Chyba, że życie, jak to często bywa, podsunie nam jeszcze bardziej aktualne tematy. Jeszcze raz dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeszcze raz proszę o komentarze. Do zobaczenia. Zostańcie z Bogiem.